Dzień dobry. Obecna technologia pozwala nam na wykorzystanie nowoczesnych metod walki z efektem starzenia się. Do jednych z takich metod zaliczamy mezoterapię. Możemy tutaj wykorzystać mezoterapię igłową, w której wykorzystujemy wprowadzanie śródskórne aktywnych składników zamkniętych w ampułkach, dzięki czemu mają efektywne działanie na skórę. Poza tym możemy wykorzystać mezoterapię mikroigłową, w której wykorzystujemy urządzenie kosmetyczne. W mezoterapii mikroigłowej panel mikroigłowy wprowadza nam preparaty w naskórek, ponieważ rozluźniamy cement międzykomórkowy i następuje zwiększenie przepuszczalności skóry i preparaty aktywne wnikają lepiej w głąb skóry. Możemy tutaj wykorzystać jeden zabieg lub drugi zabieg. Dzisiaj chcę przedstawić te zabiegi w skrócie Państwu. Na początek przy zabiegu mezoterapii mikroigłowej wykorzystamy po uprzednim demakijażu twarzy, nałożymy peeling przygotowujący skórę do zabiegu. Jest to peeling kwasowy, który działa na zasadzie złuszczania naskórka, przygotowania skóry do zabiegu. Peeling nakładam na jedną część twarzy, ponieważ drugą część twarzy chcę przedstawić mezoterapię igłową. Peeling nakładamy na twarz na 10 minut w celu złuszczenia naskórka, odtłuszczenia i jak najlepszego przygotowania do wnikania preparatu. Po 10 minutach zmywamy kwasy z twarzy i przygotowujemy już do nakuwania. Zaczynamy mikronakuwanie. Mikronakłucia wykonujemy miejsce po miejscu, nie omijamy żadnej partii twarzy. Dzisiaj tutaj mezoterapia mikroigłowa będzie wykonana na lewej części twarzy klientki, a drugą część twarzy wykonamy mezoterapię igłową. W trakcie zabiegu wyczuwalne może być mrowienie, lekkie pieczenie. Panel mikroigłowy w tym urządzeniu rozluźnia nam cement międzykomórkowy i dzięki temu właśnie ta przepuszczalność skóry ułatwia wnikanie substancjom aktywnym, które zaraz wprowadzimy w skórę. Po mikronakłuciach wprowadzamy koktajl anti-age, głęboko regenerujący i przeciwzmarszczkowy. Następnym etapem jest wprowadzanie preparatu aktywnego w linię zmarszczek. Przed przystąpieniem do mezoterapii igłowej zdezynfekujemy octeniseptem skórę. Przed przystąpieniem do nakłuć twarz znieczulimy znieczuleniem i nałożymy okład okluzyjny, który zwiększy działanie znieczulenia. Gdy nasza modelka znieczula się preparatem, przygotujemy preparat do oszczekiwania.
Wykorzystamy tutaj ampułkę Hydralift. Jest to ampułka na bazie kwasu hialuronowego, który wspaniale skórę odżywi, działa wybitnie rewitalizująco na skórę. Po 20-30 minutach zdejmujemy okład okluzyjny, zmywamy preparat, który pozostał na twarzy i przygotujemy do oszczekiwania. Takim wskazaniem do tej mezoterapii głowej jest głównie działanie liftingujące, ujędrniające. Jest to taka wspaniała profilaktyka starzenia się skóry. Ale występują również przeciwwskazania do zabiegu. Przeciwwskazaniem jest cukrzyca, ciąża, terapia przeciwnowotworowa, opryszczka, jak i również wszystkie stany zapalne skóry, skłonności do bliznowacenia lub przyjmowanie leków w trakcie kuracji. Dodatkowo przemyjemy jeszcze twarz wodą tlenioną. I teraz za pomocą strzykawki z bardzo cienką igłą będziemy wprowadzać w głąb skóry właściwej substancje odżywcze i rewitalizujące, zawarte już w gotowych ampułkach do mezoterapii, które bezpośrednio przed zabiegiem otwieramy i wykorzystujemy. Preparat nakładamy w miejsca najbardziej potrzebujące tego zabiegu, czyli najczęściej są to okolice oczu, jest to mięsień marszczący brwi lub fałd nosowo-wargowy. Dzięki właśnie tej mezoterapii igłowej możliwe jest takie wprowadzanie substancji biologicznie aktywnych bezpośrednio w głąb skóry. Teraz wykonywana jest iniekcja techniką mikropęcherzyków. Wprowadzając preparat pojawiają się mikropęcherzyki, takie skórno-naskórkowe, w których podawana jest ta substancja. Mezoterapii igłowej można również wprowadzić preparat drugą techniką, techniką na pasz. Są to takie nakucia śródskórne podawane pod odpowiednim kątem. Jest to seria szybkich i gęstych nakuć skóry z jednoczesnym podawaniem preparatu. Preparat, który nam jeszcze został, wmasujemy w skórę. Analogicznie zabieg, który teraz wykonujemy na twarzy, można również wykonać na szyi i dekolcie. Po nakuwaniach nałożymy maskę, która działa jak opatrunek kojący, ale jednocześnie ma też wybitne działanie liftujące. Zarówno mezoterapia mikroigłowa, jak i mezoterapia igłowa są bardziej intensywnymi zabiegami. Mogą wystąpić tutaj zaczerwienienia. Jeśli chodzi o mezoterapię igłową, dodatkowo może nastąpić delikatny obrzęk lub drobne siniaczki. Teraz, zaraz po maseczce nałożymy jeszcze specjalny preparat, który stosuje się, który niweluje obrzęki, zasinienia. Zabiegi są intensywne, ale bardzo skuteczne. Dziękuję dzisiaj za program. Do zobaczenia.